Hej, witam Was na kanale Enjoyment Family. Dzisiaj zajmiemy się tym kominkiem. Pokażę Wam, jak czyszczę szybę. Tutaj, jak widzicie, długo nie była czyszczona. Nieważne, jakiego będziecie drzewa używać, zawsze ta szyba trochę zajdzie. W zależności od drzewa trochę bardziej, trochę mniej, trochę szybciej lub trochę wolniej, ale zawsze ona będzie się brudzić ze względu na tutaj wszystkie opary, które tutaj się tworzą przy spalaniu drzewa i one się osadzają tutaj na szybie. Teraz przez tą szybę trudno cokolwiek zobaczyć. Dzisiaj sobie ją wyczyścimy, ja Wam pokażę, jak ja to robię, co do tego używam i jak najszybciej to po prostu zrobić. Jak widzicie, szyba jest mega przybrudzona. Tutaj mamy takie ciemniejsze plamy, tutaj mamy jaśniejsze. Jak ją wyczyścić? Ja zawsze do tego używam pierwszej części, czyli po prostu spryskuję to wszystko płynem. Nie ma znaczenia, jakiego płynu użyjecie. Może to być jakiś płyn uniwersalny, może by to być płyn do szyb. Ważne, żeby po prostu to spryskać i żeby używać opcji z pianą. Jak macie spryskiwacz, to nie spryskujecie w taki sposób, no nie, z otwartym tą siateczką, która powoduje, że spryskiwacz robi nam pianę, tylko z zamkniętym. W tym momencie to, co spryskacie, nie spływa tak szybko na dół. Niedobrze jest, gdy płyn Wam tutaj wpływa, może tutaj powodować korozję, może tutaj powodować rozszczelnienie tej uszczelki, która tutaj jest, może też Wam zepsuć tą uszczelkę, tą taką sznurkową, która dociska tutaj do kominka, aby nic się nie wydobywało, więc najlepiej jest użyć po prostu w tym momencie zwykłego płynu z pianką, no nie? Czyli mamy w taki sposób pianeczka, a jeśli będziecie psikać na otwartym, to będzie Wam to o wiele szybciej spływać i całość znajdzie się tutaj na dole, więc najlepiej jest użyć po prostu piany. Psikujemy cały kominek i w tym momencie tą pierwszą warstwę możemy sobie ściągnąć. W międzyczasie ja sobie ubiorę rękawiczki. Zawsze przy tym najlepiej ubrać jakąś, chociaż jedną rękawiczkę na rękę, którą pracujecie. Jestem praworęczny. Ścieracie to, co uda Wam się zebrać za pierwszym razem. Nie musicie tego robić jakoś dokładnie. Tutaj ta pierwsza warstwa to jest tylko ściągnięcie tego największego brudu, który powstał. Jak widzicie, dzięki pianie nie zjechało mi to tutaj w tą uszczelkę. Tutaj mam sucho i tak to powinno się robić. Pierwsza tutaj warstwa tego brudu została ściągnięta. Jak widać, dalej jest tutaj bardzo dużo tego brudu. Dalej będziemy musieli go czyścić, ale to zajęło mi jakieś 10 sekund, żeby po prostu już zebrać największe zabrudzenia. I teraz magia, czyli po prostu zwykła woda plus ręcznik papierowy i popiół prosto z kominka. Bierzemy kawałek ręcznika, składamy, moczymy delikatnie w wodzie. Nie jakoś obficie, tak tylko żeby był wilgotny, żeby przykleił nam się do tego popiół, który jest po poprzednim paleniu w kominku. I teraz tą mokrą ściereczką tutaj delikatnie zamaczam w tym popiole, tak żeby cała była pokryta. Ważne, że jak już palicie w kominku, żeby nie używać jakiegoś drewna, które miało wbite jakiś gwóźdź albo coś takiego, z tego względu, że później tutaj takie drobinki tego metalu mogą się osadzić w popiele i Wam porysują szybę. Najlepiej jest używać czystego drzewa i w tym momencie macie pewność, że gdy nabierzecie popiół, jest to popiół czysty tylko z drewna i on na pewno nie porysuje Wam szyby. Teraz ściereczką z popiołem po prostu takim ruchem okrężnym czyścimy szybę. Schodzi to bardzo szybko, nie trzeba jakoś mocno dociskać. Ważne, żeby po prostu tutaj była ta ściereczka wilgotna. Jak widzicie, że przestaje Wam schodzić, tak, że zaczyna Wam jakoś nie docierać tego tak szybko, po prostu tą wilgotną ściereczkę moczycie jeszcze raz w popiele i trzecie dalej. Po przeczyszczeniu całej szyby popiołem moczymy teraz czystą ściereczkę w wodzie, żeby ściągnąć to wszystko, co nam tutaj się natworzyło i później przetrzemy jeszcze raz w miejscach, gdzie nie zauważyłem.
szyba już jest praktycznie całkowicie czysta. Ja widzę tutaj jeszcze taką jedną małą niedoróbkę, więc teraz ponownie zamoczę sobie papier w wodzie, trochę popiołu i to miejsce, które wcześniej jakby nie dopatrzyłem, teraz sobie tutaj dokończę. Do sprawdzenia weźmiemy papier, przetrzemy. Jak widać, papier biały, czyściutko, możemy zamykać i już Wam pokazuję, jak to wygląda. Jak widzicie, wyczyszczenie takiej szyby w kominku to nie jest jakaś wielka sprawa. Najważniejsza jest woda, papier i popiół. I teraz jeszcze ja sobie umyję szybę tutaj z przodu, bo tutaj też widzę, są jakieś brudy, a żeby była czysta z obu stron, to już to zrobimy. I tak wyczyszczony kominek możemy rozpalać. Jest to najszybszy, najlepszy sposób, bez chemii, bez jakichś dodatkowych produktów. Po prostu bierzecie popiół i czyścicie. I wygląda to mega dobrze. To już wszystko w tym filmie. Zapraszam Was na inne nasze odcinki. Do zobaczenia. Bye.